Dużo spółek przedstawia swoje wyniki finansowe, więc pomyślałem, że warto coś o nich powiedzieć. Chciałem na początku stwierdzić, że warto coś o nich mądrego powiedzieć, ale to chyba nie na tym kanale. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy o wynikach spółki Vercom, która jej przedstawiła dzisiaj, o też wynikach przychodowych spółki Autopartner, która też dzisiaj przekazała swoje przychody i o spółce Ten Square Games. Myślę, że wiele osób interesuje... Ten Square Games, myślę, że jest to dosyć popularna spółka wśród inwestorów. Zanim przejdziemy do omawiania naszych spółek, chciałem Cię zaprosić do mojej zamkniętej grupy na Facebooku. Możliwość dołączenia jest jeszcze do czwartku, czyli do jutra. Później ta możliwość już będzie zablokowana. Myślę, że warto wypróbować na pierwszy miesiąc, zobaczyć jak to, jak to wygląda. Mówię tam m.in. o swoich ruchach, też daję trzy dodatkowe filmy w tygodniu oraz mówię o interesujących spółkach spółkach zawsze 20% z tego, co, z tego co mi zapłacicie daje na wrocławskie hospicjum dla dzieci także to też myślę, że jest argument za w każdym razie jeżeli chodzi o te spółki o których dzisiaj chcę powiedzieć WERKOM pokazali wyniki finansowe dzisiaj rano dzisiaj około chyba godziny siódmej przedstawili te finanse za drugi kwartał Werką to jest segment SIPAS, czyli tak w największym ultra mega hiper skrócie jeżeli ja mam firmę i chcę się komunikować jakoś ze swoim klientem, poprzez na przykład maile, no to mogę wykupić jakiś program do mailingu, poprzez SMS-y, to mogę też do tego wykupić program, poprzez wiadomości push też mogę do tego program wykupić, albo mogę pójść do spółki werkom i oni mi to wszystko zsynchronizują. Na przykład, jeżeli ktoś zamawiał kiedykolwiek coś do paczkomatu, to bardzo tam przychodzi, często przychodzi, na przykład wiadomość push, przychodzi, przychodzi e-mail, czasem jakiś SMS, przychodzi. Więc właśnie to wszystko jakby optymalizuje spółka Werkom. Zamiast chodzić po trzech różnych firmach i mieć produkty od trzech różnych firm, można mieć od właśnie jednej i tym się zajmuje Verkom. W moim odczuciu jest to bardzo ciekawy model biznesowy, bo ułatwia przedsiębiorcom pracę, a w moim odczuciu przedsiębiorca powinien się zastanawiać nad tym jak zwiększyć obroty w swojej firmie, jak się rozwijać, a nie jakieś takie poboczne rzeczy, na przykład w jakim programie wysyłać mailing i w jakim programie wysyłać właśnie jakieś sms -y. Więc dla mnie taka optymalizacja pracy przedsiębiorcy zawsze jest na plus i tym się zajmuje Werkom, to tak w największym ultraskrócie. No i jeżeli chodzi o spółkę Werkom. O spółkę Obecnie okolice 35 zł, wciąż są niżej niż w IPO, bo przy IPO byli na poziomie 45 zł. Więc wciąż tutaj można powiedzieć, że inwestorzy nie do końca spółce ufają. No i przedstawili wyniki finansowe za drugi kwartał. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o Werkom, oni wchodzili na giełdę i powiedzieli: Tak, my wchodzimy tutaj w dużej mierze po to, żeby przejmować. My chcemy zrobić jakieś duże przejęcie, duże przejęcia i. To im się udało, bo było przejęcie Freshmail, to było dosyć duże przejęcia. Później przejęcie Mailer Light, które będziemy konsolidować od trzeciego kwartału, czyli w tych wynika za drugi kwartał i jeszcze tej spółki Mailer Light nie ma, a to jest naprawdę Potężny gracz na, gracz na rynku, potężna też transakcja 400 milionów złotych wydane, właśnie, czyli wszystkie pieniądze, tak naprawdę z IPO, jeszcze, jeszcze wzięty kredyt na to, żeby przejąć tego wielkiego gracza. Mówię o wielkim graczu, no bo Mailer Lite to jest 38 tysięcy klientów, 180 rynków, 100, 100 pracowników w 30 lokalizacjach głównie to są Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, więc też. Patrząc tak walutowo czysto, to myślę, że się spółce opłaca, no bo jeżeli dywersyfikujemy się walutowo, coraz mocniej zarabiamy za, poza y, Polską, czyli oprócz złotówki, zarabiamy też inne waluty, to jest duży plus. Ja pamiętam, jak oni wchodzili na giełdę, to tam pamiętam wtedy bardzo duża część ich przychodów pochodziła z Polski, później zaczęli wychodzić na te kraje Europy, y, Europy Środkowo-Wschodniej. A teraz wychodzą na Europę Zachodnią, na, czyli na euro, na dolara, bo też na Stany Zjednoczone, to jest dla mnie zdecydowany plus. W trzech ostatnich latach średnioroczny wzrost przychodów tej spółki Mailer Lite wyniósł 43%, a marża brutto w 2021 roku 45 milionów złotych, więc to też jest myślę, że duży plus. No nie wiem, jak ze zyskiem netto niestety tutaj takich informacji nie znalazłem. To może być taki dosyć istotny znak zapytania, no bo wiem, że inwestorzy często patrzą właśnie na ten zysk netto, no, ciężko. Się, ciężko się dziwić, aczkolwiek myślę, że biorąc pod uwagę spółki typu Vercom, tam oprócz przychodów, wzrostu przychodów, wzrostu bazy, bazy klientów, powinniśmy też patrzeć bardziej na skorygowaną EBITDA, na marże brutto. To jest myślę, że takie bardziej miarodajne, jeżeli chodzi o Vercom, aczkolwiek oczywiście zysk net to też jest istotny. Tak jak w niemalże każdej spółce, no nie znam chyba spółki, która by powiedziała, że zysk net to ich w ogóle nie interesuje. I jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, Przychody na w miarę dobrym poziomie rok do roku plus prawie 35%, więc widzę, że jest wszystko ok. Ale jeżeli chodzi właśnie o ten zysk net, to jest minus 15% rok do roku, prawie minus 8% w stosunku do tego, co, co zakładali analitycy, więc to jest taki minus. No aczkolwiek, jeżeli zagłębimy się w te wyniki, no to zobaczymy, że no, oprócz tych przychodów skorygowana EBITDA 11 milionów złotych, czyli wzrost o 24%, 24 rok do roku. Mówimy też, myślę, że o bardzo dobrym wyniku, jeżeli chodzi o marżę brutto, wysoka dynamika marży brutto, Zwiększyła się o prawie 70% rok do roku i to jest prawie 20 milionów złotych, więc tutaj Ciężko się przyczepić do, do spółki, no bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda, że tutaj ten zysk netto jest jakiś słabszy, no ale z drugiej strony i skorygowana EBITDA i marża brutto, czyli dla mnie te bardziej miarodajne wyniki, jeżeli chodzi o spółkę, tutaj naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze wyglądają. No Biorąc pod uwagę liczbę klientów ze względu na przejęcia, najpierw fresh maila, później też spółki Mailer Lite, której jeszcze raz przypomnę, od trzeciego kwartału będziemy te wyniki konsolidować, czyli tutaj i wzrost przychodów i wzrost marży brutto to będzie od tego trzeciego kwartału zauważalny, no to właśnie dzięki tym przejęciom zwiększyła się ta liczba klientów. Oni też tak organicznie zwiększają liczbę klientów, zaraz sobie do tego też przejdziemy, no ale widzimy, że główny ten wzrost wynika po prostu z przejąć plus 230% rok do roku, a pamiętajmy o tym, że werkom stosuje cross-selling albo upselling, czyli tutaj oni na przykład właśnie przejęli spółkę Mailer Lite i klientów, którzy już płacą za mailing i werkom przychodzi do nich mówi słuchajcie, płacicie nam za mailing, może jeszcze chcecie do swojego biznesu powiadomienia push albo jakieś RCS albo coś takiego i właśnie dzięki temu takiemu upsellingowi, crosssellingowi czy dzięki temu spółka więcej zarabia. To jest mniej więcej to samo co jeżeli my wchodzimy do sklepu Powiedzmy CCC, kupujemy buty, zawsze ta pani czy pan, który nas obsługuje, pyta się czy nawet na przykład nie chcemy jakichś wkładek do butów czy nie chcemy jakiegoś nie wiem sprayu do do czyszczenia butów, coś, co jest powiązane z naszym produktem i co rzeczywiście mogłoby nam się przydać, i tu jest dokładnie ta, ta sama sytuacja: także to nie jest tak, że oni proponują jakiś produkt zupełnie przypadkowym ludziom, tylko ludziom, którym to rzeczywiście może się przydać. Więc to jest dla mnie też duży, duży tutaj plus, jeżeli chodzi o spółkę Werkom. No i zobaczmy. Rozwój działalności ten średnioroczny 37%, jeżeli chodzi o drugie kwartały. Ostatnio to jest 30 34 chyba procent za, za ten drugi kwartał 22 w stosunku do 2021 35, więc troszeczkę zwolnili, ale wciąż jest bardzo bardzo silny tutaj rozwój i tutaj co jest myślę, że na plus, mocny plus, wzrost marży brutto. Widzimy, że ten wzrost rentowności jest plus 7 punktów procentowych. Pamiętam pierwszy kwartał, tam był wzrost o 0,5 punkta procentowego, więc oprócz tego, że tutaj doszli nowi klienci, no tutaj głównie z Freshmaila, z przejęcia spółki Freshmail, to jeszcze jest wzrost rentowności. To jest myślę, że bardzo, coś bardzo istotnego i to mnie myślę, że tak dosyć mocno zaskoczyło pozytywnie, jeżeli chodzi o tę marżę, marżę brutto. No oczywiście tutaj wzrost liczby klientów głównie ze względu na mailer light, ale zauważmy, że też mamy, mamy tutaj wzrost nawet bez tego, bez tego przejęcia, Majela Light też, też byłby, byłby tutaj wzrost. No oczywiście biorąc pod uwagę to przejęcie, oni wchodzą właśnie na inne rynki, to o czym wcześniej mówiłem, Europa Zachodnia, głównie i Stany, Stany, Stany Zjednoczone, też wiele branż, tak naprawdę to jest też myślę, że bardzo korzystne, jeżeli mamy szeroką dywersyfikację, a tutaj sektorowo mamy naprawdę szeroką dywersyfikację, bo tak naprawdę no, nie ma że z każdej branży. W każdej branży my, jako werką, możemy tutaj być, więc to jest na pewno duży, duży plus. Nad tym się nie będę, nie będę jakoś mocno zastanawiał. Warto zauważyć, że jeżeli chodzi o te koszty na przykład koszty ogólne zarządu 1,3 miliona to są koszty jednorazowe, więc to też jest myślę, że dosyć, dosyć istotne. No tutaj od czasu do czasu chyba w pierwszym kwartale też były jakieś koszty jednorazowe, już nie pamiętam dokładnie, dokładnie ile, aczkolwiek rzeczywiście, rzeczywiście te koszty jednorazowe tutaj występują. I jeżeli chodzi o te ujemne różnice kursowe 1,4 miliona, a koszty jednorazowe oraz gotówkowe, niegotówkowe minus 1,2 miliona, znaczy 1, 2 miliona złotych kosztów, więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę, że prawdopodobnie w przyszłych kwartałach tego, tego nie będzie. Gdybyśmy mieli się do czegokolwiek przyczepić w WERKOMie, to właśnie do tego zysku netto. Plusem też dla mnie jest ta wysoka zdolność generowania gotówki. Zauważmy, oni mieli 11 milionów EBITDY, z tego prawie 7,5 miliona to, jest, to są wolne przepływy gotówkowe, to jest free cash flow to jest rzeczywiście w miarę niespotykane, że, że spółka potrafi tak mocno generować gotówkę. I to jest też duży plus, no bo są tego typu podmioty na giełdach, czy to na przykład, nie wiem, w Ameryce jest wiele, wiele takich podmiotów, ale bardzo często są podmioty totalnie nierentowne. Vercom jest rentowny i to jest, myślę, że ich taka ogromna, yy, ogromna przewaga, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę. Tutaj biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę tak naprawdę y, ostatnie wyniki finansowe, czy one mnie jakoś osobiście mocno zaskoczyły, w moim odczuciu lekki plus, jeżeli chodzi o właśnie marżę brutto, bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek no, myślę, że teraz wszyscy raczej żyjemy tym przejęciem i jakie będą te wyniki dokładnie w trzecim kwartale, to jest myślę, że istotne, no bo o ile wiemy, że no, przychody wzrosną, marża brutto wzrośnie ze względu na to, że konsolidujemy już ten Merrill Light, to pytanie, jak to będzie z zyskiem netto, i to jest myślę, że taka niewiadoma. W każdym razie, w moim odczuciu, w Werkomie tak naprawdę wszystko idzie tak, jak to było zaplanowane. Czyli mówiliśmy właśnie o tym od początku, kiedy wchodzili na giełdę, mówili: Wchodzimy tu, żeby przejmować, żeby przeskalować swój biznes, i dokładnie to, dokładnie to robią. Także ja żadnych zarzutów do spółki Werkom absolutnie nie mam. A przechodząc dalej, przechodząc do kolejnej spółki, Autopartner. Spółka autopartner, czyli dystrybutor części samochodowych. Oczywiście, jeżeli w tym momencie mamy spadek rejestracji nowych aut, a jest i w Polsce, i w całej Unii Europejskiej, no to znaczy, że więcej jeździmy tymi starymi samochodami, te stare samochody trzeba reperować, a co za tym idzie, potrzebne są części, więc ta sytuacja sprzyja spółce autopartner. Gdyby się te łańcuchy dostaw całkowicie uspokoiły i byłoby wszystko ok, no to, no to myślę, że to mógłby być taki negatywny czynnik dla spółki, bo nie mają duże stany magazynowe. Więc to mógłby być pewien, pewien problem. No też, skoro by to się odblokowało, byłaby lepsza dostępność tych nowych samochodów, i to też mógłby być problem, ale na ten moment czegoś takiego nie widzimy. A jeżeli chodzi o ich wyniki finansowe, no to też można powiedzieć, że tego nie widzimy, bo jest tutaj bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o te ostatnie lata, to zauważmy, że w 2021 roku bardzo mocno zwiększyli i przychody, i zysk netto prawie 200 milionów złotych. Tej przychody też o kilkadziesiąt procent zwiększone dokładnie o 35%. 5 zwiększone. No i w 22 roku dalej zwiększają te przychody i to dosyć mocno. Mamy informację za sierpień prawie 25% wzrostu rok do roku. I to jest dla mnie bardzo duży plus, bo to pokazuje stabilność spółki. Jak sobie zobaczymy wcześniej, no to na przykład lipiec jest 19% wzrostu, czerwiec 18% wzrostu maj yy, 25% wzrostu. Jeżeli sobie zobaczymy nominalnie jak to wygląda, zauważmy 250 milionów, no, 246, 246, 245. Tutaj jest stałość, jeżeli chodzi o te przychody cały czas 245 250 milionów. Nie ma jakichś takich istotnych spadków i to jest dla mnie taki duży plus, że pomimo tej bardzo wysokiej bazy z 2021 roku potrafimy dalej pokazywać fajne wyniki. No ten trzeci kwartał, zauważmy, tutaj mamy już te przychody kwartalne 611 milionów złotych, czyli średnio ponad 200 milionów złotych no więc ja się tutaj spodziewam raczej wzrostów pod 20%, czyli raczej to właśnie 19, 17, 16%, mniej więcej tego typu wzrosty, jeżeli nic się nie zmieni, biorąc pod uwagę ich, ich przychody za te miesiące, czyli dalej będzie to 245-250, a wydaje mi się, że to jest możliwe no pytanie jak tutaj będzie z rentownością czy oni dalej są w stanie przerzucać wszystko, na, wszystko na, na klienta końcowego tego jeszcze tak naprawdę nie wiemy 15 będzie raport półroczny jeżeli chodzi o spółkę autopartner i wtedy będziemy mogli powiedzieć o wiele, o wiele więcej no na ten moment nawet gdyby ta rentowność nie była jakaś dobra to znaczy nawet jeżeli by się osłabiła to i tak możemy mieć podobny wynik netto no bo jesteśmy od początku roku 25% do góry biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę Ostatnie od początku roku czyli od stycznia na no biorąc a patrząc na patrząc na tutaj czerwiec czy czerwiec czy maj czy 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 kwiecień to widzimy że plus 18 plus 25 i plus też 18, czyli okolice plus 20% rok do roku przychodowo tutaj jest, więc nawet gdyby ta marża była trochę słabsza, to i tak podejrzewam, że te wyniki w drugim kwartale mogą być podobne, zauważmy, ciężko będzie przebić ten kwartał, 55,6 milionów złotych, więc tam no i przychody były dobre i też rentowność była dobra, zauważmy, że ta rentowność no jest lepsza niż obecnie, 640 milionów, 50 milionów zysku, tutaj było niecałe 600 milionów przychodów, 55 milionów zysku. Ja podejrzewam, znaczy ja obserwuję Stawiam. biorąc pod uwagę że, no, że te przychody jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o drugi kwartał już znamy no bo mamy te miesięczne te miesięczne przychody biorąc pod uwagę że te przychody są dobre no bo jeżeli sobie to policzymy po prostu za kwiecień, maj i czerwiec mamy 250 mamy prawie 500 mamy no około 700 milionów złotych przychodów no to ja myślę, że te 50 milionów są do zrobienia, jeżeli chodzi o sam zysk netto. Czy będzie przebicie tego drugiego kwartału? Tutaj bym był ostrożny, ale myślę, że te 50 milionów spokojnie są do zrobienia, a to by dla mnie była absolutnie pozytywna, pozytywna informacja, no patrząc też na to, że tutaj w sierpień jest jeszcze znowu 250, prawie 50 milionów złotych przychodów, więc tutaj cały czas widzę, widzę, że te przychody naprawdę są na bardzo dobrym poziomie. Ja się do spółki absolutnie nie przyczepiam, ale trochę się obawiam, czy przebijemy ten drugi kwartał. W moim odczuciu może być leciutko, leciutko poniżej i absolutnie się, absolutnie się tutaj nie, nie zdziwię i to nie będzie dla mnie jakaś informacja negatywna, absolutnie. Także tutaj też na autopartner patrzę raczej w tym takim pozytywnym świetle. No i jeszcze trzecia spółka, spółka z branży gamingowej, to jest gaming z segmentu mobile. Ten Square Games. Ten Square Games to, to jest spółka tak naprawdę jednej gry. Bardzo długo to była wyłącznie spółka jednej gry mówimy o Fishing Clash, jednej gry ale świetnej gry. Tutaj też trzeba o tym pamiętać. Oni bardzo długo utrzymywali się z bardzo dobrymi przychodami za tę grę, płatnościami za tę grę. No więc tutaj cały czas gra była rozwijana. Teraz zrobili też nowe, między innymi Hunting Clash, który do niedawna się dynamicznie rozwijał. No i staną, niestety ale staną, jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten taki, taki rozwój. No reszta gier Let's Fish, Wild Hunt to są naprawdę małe, małe gry, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o spółkę Ten Square Games, oni tam też ostatnio jedno studio przejęli. Cały czas gra w produkcji jest, jeżeli chodzi o Undead Clash. Miał być też Football Elite, ale, ale nie będzie i o tym też sobie porozmawiamy, bo to miało wpływ na ich wyniki finansowe. Bo jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, one na ten moment widzę są dobrze przyjęte. Plus 6% w tym momencie, gdzie ja to nagrywam o godzinie dokładnie, jest 9.32. Więc, więc niedawno giełda wystartowała, tu jest 15, 15 minutowe opóźnienie, więc tutaj atakujemy 100 złotych o godzinie 9.15, mniej więcej, mniej więcej tak, aczkolwiek ja tak pozytywnie do spółki nie jestem nastawiony, zauważmy, że Ktoś może powiedzieć, że tu już jest tanio, no bo biorąc pod uwagę ostatnie, ostatnie lata, tutaj było 650 zł, teraz jest niecałe 100 zł i atakujemy tę, tę setkę. I rzeczywiście jest tu tanio, ale dla mnie powiedzenie, że jest tutaj tanio, nie jest żadnym, żadnym wytłumaczeniem. Ja chcę znać wartość fundamentalną spółki i chcę znać jej perspektywy. Czy te perspektywy rzeczywiście będą bardzo dobre? Patrząc na ten drugi kwartał, pod względem przychodów minus 24%, zysk minus 55% jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, chodzi właśnie o te wyniki finansowe. No a patrząc na nie tak dokładniej, skorygowana EBITDA, ten Square Games, 28,4 miliona złotych, jest to poniżej konsensusu, czyli to zapowiedzi analityków to było okolice ok. 34,6 miliona, więc tutaj jest, tutaj jest pewien, pewien minus. Oni tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, te takie otoczenie makro, to skrócenie czasu dostarczania nowych rozwiązań dla graczy przekłada się na wzrost płatności obserwowany od końca, od końca maja. Przy tak zmiennej sytuacji rynkowej nadal kluczowe jest kontrolowanie własnego, własnego biznesu, dlatego pozytywnym czynnikiem są dobre wyniki spółek, w które zainwestowaliśmy, między innymi studio Rortos, Rort, to studio, o którym mówiłem, że, że tutaj też dokonali, dokonali trochę, trochę zakupów. No tutaj patrząc na ich wyniki finansowe, co mnie martwi, Trochę martwi, to jest to, że jeżeli chodzi o podział płatności na gry po kwartałach, to zauważmy Fishing Lash, czyli zdecydowanie największa ich gra. W tym momencie mamy spadki. Czwarty kwartał to jest 121 milionów. Pierwszy kwartał 96, teraz 84,5 niecałe, więc tutaj cały czas mamy spadki. Hunting Clash, który fajnie się rozwijał, no niestety stanął na tych 30 milionach. Drugi kwartał to jest nawet 25 milionów, więc też jest dosyć, dosyć słabo. No inne gry tutaj nie patrzę, no bo one raczej to są, to są małe wartości, niewielkie wartości w stosunku do całej firmy, więc no tutaj. Ja widzę pewne problemy, jeżeli chodzi właśnie i o phishing clash i o hunting clash, czyli o ich główne gry, więc to jest dla mnie taki pierwszy, pierwszy problem. Patrząc na te koszty marketingowe, zauważmy, że one spadły w tym drugim kwartale, no ale spadają koszty marketingowe, spadają też płatności, także to nie jest do końca taki samograj, tak? Tutaj cały czas trzeba te koszty marketingowe trzymać na dosyć wysokim poziomie, żeby rzeczywiście były te wysokie wysokie płatności. I to jest taki problem. Czy my będziemy w stanie się rozwijać bez jakiegoś zwiększania radykalnego w płatności? Obawiam się, że nie i to jest taki mój jakby drugi zarząd, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę. Oczywiście wpływ Rosji, Białorusi, Ukrainy też tutaj jest, bo tutaj mówimy o tym, że udział rynku rosyjskiego w płatnościach w 2021 roku to było około 5,3%, czyli nie jest to jakiś strasznie znaczący, ale, ale jest, tak? Więc tutaj też to miało taki negatywny, negatywny wpływ. Tutaj mówimy o tym, że no, mówią o tym oni, że baza użytkowników wzrosła bardzo mocno i, 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 i tutaj. Jeszcze dwa lata temu to było milion, trzy miliony użytkowników w 20, 2021 rok to było 7 milionów, więc to też jest dosyć istotne, że wracamy do takiej normalności, ale to jest dla mnie takie trochę powiedzenie, że, że tutaj nie będzie jakichś takich bardzo mocnych wzrostów, tylko bardziej, że to, co teraz widzimy, to jest to jest normalność. Więc no można to różnie odczytywać, ja to odczytuję jednak troszeczkę tak negatywnie, że, że jakichś takich możliwości mocnego zwiększenia, zwiększenia wpływów tutaj za bardzo nie ma, bo to jest ta normalność, do której powinniśmy przywyknąć. Ja przynajmniej tak na to tak na to patrzę, powiedz mi w komentarzu czy ty jakoś inaczej właśnie inaczej właśnie na to patrzysz no oczywiście to jest też ta spółka Rortos, którą, którą przejęli więc w 22 roku są też płatności od właśnie tej spółki spółki Rortos w każdym razie jeżeli chodzi o koszty to, to miało, było tutaj takie bardzo istotne zdarzenie jednorazowe tak to można określić oni robili grę Football Elite. No i to miała być kolejna wydana gra, aczkolwiek w fazie testów stwierdzili, że to tak naprawdę to tak naprawdę nie ma sensu i będą zawieszali tę grę, zawieszali projekt Football Alight, więc patrząc na to, że ponieśli już koszty, no to trzeba to właśnie w koszty wpisać, ale to jest takie zdarzenie jednorazowe, bo mówimy, mówimy o tym, że już nie będzie więcej poniesienia tych kosztów i tutaj w związku z tym grupa dokonała odpisu o wys wysokości 8,5 milionów złotych, co jest główną przyczyną wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych i to jest dla mnie taki duży plus, jeżeli chodzi o spółkę, to znaczy no plus, że, że mają większe koszty, nie do końca o to chodzi, tylko bardziej chodzi o to, że tych kosztów w przyszłych kwartałach, kwartałach nie będę, nie będzie, a ja patrzę zazwyczaj na przyszłość spółki, więc tutaj dla mnie dlatego właśnie to jest dobra informacja. Także były informacje dla mnie negatywne, ale to jest akurat taka informacja, informacja pozytywna, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę. No, i kolejna informacja pozytywna to jest miesięczna analiza płatności i kosztów marketingowych kluczowych gier, fishing clash bez, bez Chin. Zauważmy, od maja jest poprawa w końcu, bo wcześniej to mówiliśmy o tym, że to był jednostajny taki trend spadkowy, ale od maja w końcu mamy jakąś poprawę 24 miliony. Teraz 29, 28, 32 miliony. Więc tutaj bez takich bardzo mocnych wzrostów kosztów marketingowych, bo te koszty marketingowe też rosną, ale nie jakoś strasznie mocno. Mamy też. Wzrost, wzrost tutaj płatności, więc to jest też duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. To jest to ujęcie miesięczne, aczkolwiek ja bym był spokojny, no bo widzimy, że na przykład czerwiec 21 roku, lipiec był lepszy, sierpień też był lepszy, ale wrzesień pokazał, że już było gorzej. Także ja mówię tutaj spokojnie, jeszcze, jeszcze to nie są jakieś świetne poziomy, ale to jest kolejna jakby dobra informacja, jeżeli chodzi właśnie o Fishing Clash, no jeżeli chodzi ogólnie o ten Square Game. Hunting Clash już takiego, takiej tendencji jednoznacznej nie ma, więc tutaj też jakichś dobrych informacji akurat z tej gry tutaj osobiście, osobiście nie widzę. Bardziej patrzę na Fishing Clash, no zdecydowanie większa gra, więc dla mnie tutaj jest to bardzo, bardzo istotne, biorąc pod uwagę. I kolejne gry, Undead Clash, prace wchodzą w ostatnią fazę, planowany start powinien mieć miejsce w trakcie czwartego kwartału 2022 roku, tylko że myślę, że każdy, każdy rozumie, że na początku ta gra nie będzie na siebie zarabiała, ona będzie miała duże koszty marketingowe, no, jeżeli chodzi o opłatności, one nie będą jakieś duże, więc to no, będziemy od czwartego kwartału tak naprawdę no, rozwijać tę grę już na, już na rynku, już oficjalnie na, na rynku. Więc tutaj to jest myślę, że ciekawy temat, zobaczymy jak to będzie w tym czwartym kwartale, ale nie patrzę na jakieś płatności, na, na to, żeby ona była rentowna od razu, bo nie będzie, bo to jest zupełnie normalne, że, że nie jest. Tylko bardziej właśnie na opinię graczy, no bo ten Super Games to nie jest spółka, która wypuszcza 50 gier w ciągu godziny, tylko bardziej właśnie jedna gra przez jakiś, jakiś dłuższy czas. Więc tutaj to Undead Clash jest myślę, że bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza po tym, że zrezygnowali z Football Elite, więc, więc myślę, że to jest naprawdę ważne w spółce. Ten czwarty kwartał będzie istotny, ale bardziej właśnie pod względem opinii o tej o tej grze. No a jeżeli chodzi o to co się dzieje w tym momencie, to zauważmy, że przychody z Sensor, sensor Towera 6 milionów dolarów. To nie napawa jakimś takim strasznie mocnym optymizmem, jak dla mnie w sierpniu, 6 milionów dolarów, tyle ile, tyle ile w lipcu. Z Phishing samego Clash było to 5 milionów dolarów, wobec 4 miliony dolarów miesiąc, miesiąc wcześniej. Bo jeżeli chodzi o lipiec, no to zauważmy, że w lipcu to było też 6 milionów dolarów łącznie, Tyle ile, tyle ile w czerwcu, ale Phishing Clash to było tylko 4 miliony dolarów, wobec 5 milionów, wobec 5 milionów miesiąc wcześniej. Więc tutaj. No nie ma jakieś znowu jednoznacznie takiej tendencji. Oczywiście, no tutaj mamy niestety ale to przybliżenie tylko do miliona dolarów, więc no, to jest bardzo duże przybliżenie, znaczy bardzo takie słabe przybliżenie. Milion dolarów, no, to jest myślę, że bardzo bardzo duża liczba, więc to jest taki problem. No, patrzę pozytywnie na to, że to się w ten sposób rozwijało, że te płatności były coraz lepsze i w sierpniu właśnie są tutaj coraz lepsze, jeżeli chodzi o te ogólne, ogólne tutaj płatności. No, zobaczymy, jak to będzie jak to będzie dalej. Także tutaj też warto zobaczyć, że e, miesięczna analiza płatności jak wygląda ta oficjalna, i jak wygląda właśnie sensor e, sensor Towera, tak? Czyli no, mamy tutaj to takie przybliżenie w sensor towerze, jest dosyć słabe, więc na to myślę, że chciałem tutaj, znaczy na to chciałem tutaj zwrócić, e, zwrócić uwagę. Jest na pewno plus właśnie e, ze względu na to, że, że mamy to odbicie, aczkolwiek ja wciąż nie jestem jakoś super pozytywnie. Nastawiony do spółki. Wiem, że tutaj jest, tutaj już jest tanio. Wiele osób o tym mówi, ale jak ja to wcześniej powiedziałem, dla mnie to nie jest jakiś taki istotny argument, że jest tanio. Bardziej, jaka jest ta przyszłość spółki? Dla mnie przyszłość wciąż jest niepewna. Pomimo tych powiedzmy dobrych wyników od czerwca, bo jak mówiłem, w maju to było słabo, ale już od czerwca jest jakiś, jakiś wzrost. Może tu będzie jakieś, jakieś dalsze wzrosty, ale pytanie, czy nie będzie jakiegoś wyhamowania tych wzrostów i nie zostaniemy na. Na poziomie 28 milionów pod względem płatności. No niestety, ale w moim odczuciu trzeba tutaj czekać na kolejne dane, za kolejne kwartały, wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej, bo dla mnie takie 2 czy 3 miesiące lepsze to jeszcze nie jest jakiś taki istotny, bardzo istotny argument. Wolę taki dłuższy termin, jeżeli chodzi właśnie o tego typu, tego typu spółki. No ogólnie, jeżeli chodzi o spółki, także ja wciąż tutaj ostrożnie bym podchodził do spółki Tensquare Games. I to wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do mojej zamkniętej grupy na, na Facebooku. Myślę, że warto spróbować na ten miesiąc, zobaczyć jak to będzie wyglądało. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo samych zysków. Cześć, trzymaj się.